Siema, witaj na WD Music Zone. Oglądasz film z najnowszymi newsami z minionego tygodnia. Działo się bardzo dużo, bo chociażby wyszedł nowy dokument o XXXTentacionie. Co jeszcze? The Game wybija szpilki w Eminema po raz kolejny. Będzie też ostry komentarz o drillu od jednego z oldschoolowych raperów. To i wiele więcej czeka na Ciebie w dzisiejszym odcinku. Zasubskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zaczynajmy. Zaczniemy sobie od omówienia ostatniego pojedynku w inicjatywie Versus. A, jeszcze na szybko, czym jest Versus? Inicjatywa Timbalanda i Swizz Beatza. Show polega na tym, że dwoje artystów staje naprzeciw siebie i naprzemiennie grają jeden ze swoich hitów. W projekcie wystąpiło już wiele topowych artystów, a same pojedynki przyciągają sporo oglądających. W ostatnim takim pojedynku zmierzyły się dwa zespoły, 8Ball i MJG kontra UGK. A dokładnie sam Bun B, ponieważ druga połówka UGK, czyli Pimp C, zmarł w 2007 roku. Więcej o tym opowiadam w jednym z poprzednich materiałów. Odnośnik masz na górze. Wracając, moim zdaniem dobór przeciwników bardzo dobry, ponieważ obie grupy zawsze były na bardzo zbliżonym poziomie popularności. 8Ball i MJG to legendy z Memphis, a UGK, czyli Bun B i zmarły Pimp C, to pionierzy sceny Houston. Nie mam tu więcej nic do dodania, to po prostu trzeba obejrzeć. Panowie dali z siebie 100%, a są już po 30 lat na scenie. Z kolei 20 lat obchodził ostatnio czwarty album Eminema, The Eminem Show. Dokładnie 26 maja na streamingach pojawiła się rozszerzona wersja tego albumu. Bonusowy materiał zawiera niepublikowany dotąd utwór Jimmy, Brian and Mike, strony B singli z tego materiału, instrumentale oraz wersję live utworów. Jest to jeden z najlepszych albumów od Marshalla, także wam nie pozostaje nic innego jak zapoznać się z dodatkiem i przypomnieć sobie tą płytę. Na sam koniec ciekawostka, album jako jeden z 10 w rapie sprzedał się w diamentowym nakładzie. Skoro jesteśmy przy Eminemie, to ostatnio coraz częściej obrywa on od Game'a. Raperzy od zawsze byli w dobrych stosunkach i często ze sobą współpracowali. Game kilka lat temu nawet wypowiadał się, że nie chciałby beefu z Eminemem i że każdy musi uważać, jak wchodzi w szranki z raperem z Detroit. W tym roku jednak zdążył już kilka razy zaczepić Eminema, choćby wtedy, kiedy wypowiedział się, że jest lepszym raperem od Eminema. Na ekranie macie cytat słów Game'a. W marcu ogłosił, że chce się zmierzyć z Eminemem we wspomnianym formacie Versus. W ostatnich dniach w wywiadzie dla Showtime Basketball znowu wypowiedział się o Eminemie w negatywnych słowach. Wspomniał, że nikt go nie słucha w klubach, w szatniach czy na ulicach. 3 lata temu w podobnych słowach o Eminemie wypowiedział się Gucci Mane. Zróbmy sobie przerwę na chwilę od dram i przejdźmy do kolejnego newsa. 26 maja Quavo na swoim Instagramie umieścił materiał, w którym wyzywa Drake'a na pojedynek w koszykówkę. Raper oznaczył na story Drake'a i dodał wpis, który widzicie teraz na ekranie. Zważywszy na to, że Quavo występował kilka razy w NBA All-Star i nie od dziś wiadomo, że dobrze mu wychodzi gra w kosza, to Drake miałby ciężki orzech do zgryzienia. Offset natomiast prawdopodobnie planuje w niedługim czasie udostępnić nową muzykę. W tym tygodniu na jego Instagramie pojawił się filmik, na którym widać rapera, a w tle leci jego niewydany kawałek. Co najważniejsze, wszystko to się dzieje kilka dni po premierze wspólnego singla Quavo i Takeoffa. Mniej więcej w tym samym czasie Migosi odobserwowali się na Instagramie, co wywołało plotki, że Migosi się rozpadają. Moim zdaniem i zdaniem wielu osób w branży w USA, Migosi nie rozpadną się, a po prostu chwilowo idą w swoje strony. Nawet Quavo, pytany ostatnio przez paparazzi o problemy w obozie Migosów, skwitował to krótkim Więc na tą chwilę fani raperów mogą być spokojni. Przejdźmy teraz do zapowiedzi płyt oraz do premier z ostatniego tygodnia. Tutaj tylko taka szybka lista, aby każdy mógł sobie nadrobić zaległości i samemu sobie wyrobić zdanie o poszczególnych albumach. Co do zapowiedzi, to pierwszą z nich jest zapowiedź nowego albumu, wspomnianego już Game'a. Producentem wykonawczym tego materiału będzie Hitboy, a premiera ma odbyć się 17 czerwca. Co jeszcze wiemy o Drillmaticu? Powinniśmy spodziewać się dużo Kaniego na nadchodzącym albumie, ponieważ panowie w ostatnim czasie sporo współpracowali, czego efektem jest wypuszczony już single Easy. Dodatkowo możemy spodziewać się 5 bitów od DJ'a Paula. Drugą z zapowiedzi jest nowy krążek od MC Rena. Dla tych, co nie znają, jest to legenda zachodniego wybrzeża, rozpoczynająca karierę w NWA. Następnie Ren wydał kilka materiałów w Ruthless Records i zniknął na lata,
przypominając o sobie jedynie materiałem z 2009 roku, który przeszedł bez echa. Dlatego też warto zwrócić uwagę, że będzie to pierwszy od 13 lat album Rena. Materiał ma wyjść 3 czerwca i będzie nosić tytuł Osiris. Na nadchodzącej epce pojawi się szereg wyjadaczy z West Coastu w postaci Karapta, Dachilla czy Kokaina. Sam w sumie jestem ciekaw, jak odnalazł się w tworzeniu po latach. Jak już przy oldschoolowcach jesteśmy, to muszę wam wspomnieć o ostatnich słowach zasłużonego dla hip-hopu producenta, czyli Pete Rocka. Pete w ostatnim czasie negatywnie wyraził się na temat brooklijskiego drillu, a samych drillowców nazwał osobami bez talentu i z destrukcyjnym wpływem na kulturę. Producent wydał tego typu apel w zastępstwie po tym, jak Eric Adams na konferencji prasowej ogłosił, że drill jest odpowiedzialny za wzrost przemocy w mieście. Na sam koniec news dla wszystkich fanów XXXTentaciona. W miniony piątek premierę miał dokument o życiu rapera pod tytułem Look at Me, XXXTentacion. Film na tą chwilę jest dostępny jedynie w Stanach, jednak prowadzone są już działania związane z dystrybucją międzynarodową. Materiał w wersji na cały świat ma zawierać nigdy niepublikowany wywiad artysty. Pierwsze głosy po premierze są pozytywne, niepublikowany wcześniej materiał na pewno przypadł do gustu fanom rapera. Dokumentowi towarzyszy również soundtrack, na którym znalazło się 25 tracków. Daj znać w komentarzu, jak przypadł ci do gustu ten film. To już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego z mojego materiału. Będę wdzięczny za zostawienie łapki pod filmem. Zostaw też suba na kanale wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. To wszystko ode mnie. Do zobaczenia.